Cześć, cześć, z tej strony Fisher, to jest mój kolejny odcinek z ma... Fu, jaki mafii? Z Terrarii. Odcinek trzeci, zdaje się, tak. I co dzisiaj będziemy robić? No, dzisiaj mam zamiar zrobić tak. Pozbierać surowce i pozbierać. Co pozbierać? A, i zrobić sobie secik. Z tych metali śmiesznych. Tak, nagrywam to od razu po nagraniu poprzedniego odcinka. Także mam taką wenę i akurat dosyć ciło. O, żółty slime. Gin. Mam taką wenę i akurat mi się chce. Mam czas, także no to zginę. Niebezpiecznie jest walczyć. Znaczy schodzić to pod ziemi nocą. Bumerang, który mi się przydał, kurde. A dobra, pieprz. Pachu kuchy. Tak, przydałby mi się nowy kilo. W ogóle cały set by mi się przydał. Nowy. No ale nie można mieć wszystkiego, co nie? No ale dobra, przynajmniej się postaram to zbierać. Nie wiem po co mi to, no ale dobra. Kurde, jednak bez tych haków to jest bieda. Tak, znowu kładę te liny jak ostatnia łajza. No ale dobra. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że w poprzednim odcinku zapomniałem wam powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, to Terraria cieszy się na moim kanale dosyć sporą popularnością. W porównaniu z Mafią, to ten odcinek pierwszy z Terrarii przyjął się chyba bardzo ciepło, ponieważ miałem kilkanaście, tam nie, 8 wyświetleń, gdzie na Mafii po tygodniu, a tu miałem, nie wiem, dwa chyba dni, 8 wyświetleń, a Mafia po tygodniu miała chyba, nie wiem, ile wyświetleń? Z 3, 4? Jezu, ach, no to pięknie, żebym się wkopał. Ty, gdzie on znikł? A, dobra, wisi mi to. W sumie, gdybyśmy nie mieli korupcji ze wszystkich stron, to moglibyśmy pójść na dżunglę lub na jakąś pustynię i tam pozbierać sobie surowce na jakiś mieczek i tak dalej, bo z kaktusa i z tych takich rzeczy, z kaktusa można zrobić jakiś secik, z tych dziwnych rzeczy w tym, w dżungli. Nie wiem, czy to się warto zgubić. O Boże! O! Dobrze, że zauważyłem, bo byśmy już zginęli. W sumie bym tam poszedł, ale nie wiem, czy się opłaca. No dobra. To zrobimy tak. Przydałyby mi się naprawdę jakieś butki, nie botki. Botki to ty masz w sklepach. Tak, no dosyć stromo tu jest, ale nie widzę żadnego surowczyka. Złoto! Chyba złoto.
To jestem już aż tak głęboko? Kurde, mogę wykopać złoto? Jakbym mógł, to bym się cieszył. Jest, mogę wykopać złoto, hurra! Złoto jest dobre na tej fazie tego gry. To złoto jest bardzo dobre. A, i w dżungli byśmy mogli sobie nazbierać na te. Na, jak to się nazywa? Na Ivy Whip? Tak, Ivy Whip to się chyba nazywa. No, no, wskoczysz. No, nie wskoczysz, no. Łajzo jedno. No, teraz wskoczył. Muszę patrzeć, ile tego, ile nagrywam, bo ostatnio jak nagrywałem, to znowu się zagapiłem i o. 20 minut nagrywania. Znowu mi się będzie przesyłać 20... Nie no, nie 20 godzin, 6 godzin, 7. No, przykro mi, taki mam internet, taki mamy klimat. W ogóle chyba mi przybył jeden widz po Terrarii, ale nie jestem pewien. Ale chyba tak. Bo sprawdzałem właśnie kiedyś na kanale, to z tego to, co dobrze pamiętam, to miałem 10 widzów. A właśnie niedawno sprawdzam i mam 11. Także pozdro dla tego, kto to jest. Trzeba zrobić sobie więcej pochodni. A dobra, już jedną sobie zrobię. A właśnie, campfire trzeba zamontować na spawnie. Ała, 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 ała. Kurde, jakie te... Nietoperze. Tak, to są nietoperze. Są mocne. Śmieszna jest ta muzyka. No, bardzo. Bardzo śmieszne. Dobra, wracamy na powierzchnię i sprawdzamy, czy wystarczy nam tych rzeczy całych. Szczerze to wątpię, no ale możemy sprawdzić. Zawsze to coś. Ła, doskoczyłem. Niemożliwe. Nie, to już nie doskoczy. O, super. Jeszcze oczywiście lin musi zabraknąć, bo jakżeby inaczej. O, tu jest tungsten. Nie tungsten, tylko lit. Litka. Dobra, kopiemy. Początki zawsze będą takie brudne, brzydkie i w ogóle. Ale z czasem. No, nie będę tam wchodził. O, słyszę, że dzień jest. Aha, tutaj do czego innego było. Dobra, zegarek może by nam się przydał, ale na razie nie jest mi potrzebny. Znaczy... Na tyle, żeby na przymus go mieć. Znaczy fajnie by było, ale nie, niekoniecznie, bo mamy mało tych rzeczy całych. No tak, tutaj mam to swoje wejście. I jest dosyć chyba południe z tego, co widzę. Dobra, wezmę, poprawię to krzesło, bo mnie wkurza. Gdzie ono jest tu? No, i w końcu jakoś wygląda. A, dobra, to będzie taki biały mur z mojego gościa. Aha, dobra, i przetopimy te rzeczy i spróbujemy coś wykombinować. A co to jest?
A po co to jest? Nie wiem, nie znam się. Nie znam wielu rzeczy z tego, z tej nowej Terrarii. Fajne jest to drewno z tego, z Crimson. Dwa, tak przeciętnie. Dobra, 15 tinu. Czyli cyny. Właśnie, zapomniałem sprawdzić, co to jest ta cyna, ten tin. Tungstenu bardzo mało, oczywiście. O, 7 złota. Może już na coś nas stać. Short sword. O, ale na broadsword z tungstena już nas stać. Gdzie ja mam lit? Nie mam, bo wykorzystaliśmy ostatnio cały. Tak. Chciałbym ten duży mieczek, ale nie można mieć wszystkiego. Kosz mi nie jest potrzebny, bo tutaj mam lit short sword, lit broad sword. O! Moglibyśmy sobie zrobić to. Ile ja mam tego? Nie starczy mi na cały set ten cynowy chyba. No, cena jest chyba lepsza niż ten, niż mieć. Mieć, no, mieć. Tungsten. To miało być z tungstena chyba, co nie? Tak, tungsten broadsword. Tak, dobra. Złotego na razie nie będę robił. Teraz przydałby się nowy młotek. Nie młotek, tylko siekiera. 40, a tu 35. Przeciętnie, nie chce mi się. Tu drewno. Jeden defensywy, ale to zawsze coś. No ale nie wiem, nie wiem. Zastanowię się. Matko, dużo tego już mam. Tak lepiej. Zamiast latać i sprawdzać. Dobra, gdzie ja mam ten mój miecz? Tu. Aha, on jest taki. Nie no, spoko. Tylko, że on na krótkie odległości działa. Kurde, ale on mały. Dobra, wiecie co? My zrobimy jednak ten set z drewna. Później zastanowimy się nad setem z tego drewna ebonowego. Nie wiem, jak to odmieniać. No, z tego drewna z korupcji. Po prostu. No, i przynajmniej pies mi już nie szczeka. Aha, campfire mieliśmy zrobić. Dobra, to zaraz zrobię. Jezu, co ja się tak będę wygłupiał? W sumie moglibyśmy zrobić już coś z tinu, czyli z tego, miedzi. Zróbmy może... No, zróbmy sobie to. Ja to. Jak ninja. Dobra, teraz zrobimy sobie to. A to nic nie daje, to nie warto. Ale mogę chyba zrobić z tych. Tak, mogę. Taki cały pomieszany set, ale zawsze coś. Ile ja tu mam? Aha, 4 defensywy. No to spoko w miarę. Aha, i to za jedno uderzenie ma tylko. Wiecie co? Pójdziemy tam na korupcję. Oj, botki by się przydały. Botki. Nie botki.
Jak nas coś zabije, to mówi się trudno. Najwyżej stracę trochę kasy. Mam sporo już silver coinsów. Spoko. Pamiętam początki, to mówię, matko, kiedy ja w końcu uzbieram tyle i tyle tego. O, tu mamy mieć. Kurde, 15 minut. Tak. Dobra, tylko sprawdzimy, co jest tam dalej. A ty bany co? Naje. No. Ja nie, bo ja nie przeklinam, no nie? O, Dayblum. Chodź tu, chodź tu. No chodź, no chodź. Gin, gin, szpato, gin. Dziękuję. No chodź, no chodź. Dobra, tniemy drewno, póki jeszcze możemy. Dobra. Tu w korupcji jest chyba mocniejszy boss niż w Crimsonie, przynajmniej tak według mnie. Bo jest on taki... No, znika i się pojawia, że tak mogę to powiedzieć. No gin, ty kurde, skurczybyku. Latająca wyspa, nie ma co. Lepiej tutaj nie. Ła. Oczywiście już się do mnie dobierają. Od tyłu jeszcze. Zboczuchy jedne. No chodź tu, no chodź. No. Chodź tu, chodź tu. Come on, come on. Przyjmę cię na klatę. Kurde, nie. Chciałem zobaczyć, co jest dalej i co. I napadły mnie zboczuchy i masz babu klacek. Dobra, szybko, 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 szybko. A dalej to my mamy kolejny kopiec, który nie jest mi teraz w tym momencie zupełnie potrzebny. A Jezu. No, kolejny. O, zginę. No, także tego, tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Wiedziałem, że to zginę. Że tam zginę. I połowę tego mi zeżarł. Dobra. To co? Kończymy, tak? Wezmę, zbieraj sobie jeszcze tą skrzynkę i spadam. Dobra, także. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. I cześć.